tymi słowami witają się ludzie ciężkiej pracy, ludzie pracy. Przez 8 lat byłem przewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i wiem, co znaczy ciężka praca, bo przyglądałem się, jak sam jeszcze osobiście pracowałem w hucie w Gliwicach, ale później przyglądałem się ciężkiej pracy górników, hutników i wielu innych zawodów. Dziś patrzę na pracę z perspektywy naszej ukochanej ojczyzny, z perspektywy stoczniowców, marynarzy, hutników, górników i wielu innych zawodów. I powiem wam jedno. Polski pracownik to wspaniały pracownik. To pracownik wydajny i wszystko zrobię, aby był traktowany w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. Dzisiaj rządzący w naszym kraju starają się za wszelką cenę zrobić z polskiego pracownika niewolnika, bo że wyzysk już mamy, to doskonale o tym wiemy. Za wszelką cenę polscy pracodawcy, oczywiście nie wszyscy, zaznaczam, nie wszyscy, starają się za wszelką cenę poprzez jeszcze niższe koszty pracy, które odbijają się na pracowniku, rywalizować z kim? Z chińskim pracownikiem? Nie tędy droga. Tak jak mówił już prezes Kaczyński, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej obowiązują pewne standardy i te pracy, i tego Związek Zawodowy Solidarność domaga się i będzie się domagał. Nasze postulaty znacie, one są jasne. Zmiana ustawy o płacy minimalnej. Dziękuję wam z tego miejsca bardzo serdecznie za to, że wspomagacie nasze działania, nasze inicjatywy, nasze postulaty. I jestem o tym przekonany, że dotrzymacie słowa, jeżeli chodzi o słynną już ustawę 67, jeżeli chodzi o płacę minimalną, jeżeli chodzi o umowy śmieciowe, jeżeli chodzi o pakiet klimatyczny, jeżeli chodzi o ustawę antykryzysową i wiele innych bardzo ważnych postulatów, które są jedynym rozwiązaniem dla przyszłości i dla normalnych stosunków między pracodawcą a związkami zawodowymi. Niestety z rządem premiera Tuska rozmawiać nie można, a my już jako Związek Zawodowy Solidarność rozmawiać nie będziemy. Czary goryczy przelała przyjęta ustawa o elastycznym czasie pracy, gdzie tak faktycznie stajemy się pracownikami na rozkaz, stajemy się niewolnikami we własnym kraju. Jest to skandal, mimo to, że premier Tusk obiecał kolejną turę rozmów. Mówił, że będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać. I co się, szanowni państwo, dzieje? Mija 2 miesiące, nie miesiąc, premier przychodzi na komisję trójstronną oznajmić nam, że ustawa została przegłosowana i to jest dobre dla polskich pracowników. I to jest największym skandalem. Chcę z tego miejsca przypomnieć, że zgodnie z ustawą o Komisji Trójstronnej to związki zawodowe reprezentują pracowników, pracodawcy pracodawców, a rząd interes publiczny. I pan premier Tusk nie ma prawa wypowiadać się w imieniu pracowników polskich. Staram się zawsze ważyć słowa, które mówię. Ale z tego miejsca powiem z pełną odpowiedzialnością. Premier polskiego rządu obecnego to tchórz i kłamca.
Dziękuję bardzo. Krótko powiem dlaczego. Po strajku generalnym na Śląsku i Zagłębiu wystosowaliśmy do niego zaproszenie, tutaj Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy na Śląsku i Zagłębiu, z prośbą o spotkanie w tak ważnych postulatach. Nie przyjechał, a dzisiaj zjawia się pod kordonem BOR-u, policji, ochroniarzy, płot na wysokość 2 metrów i obraduje. Co będzie lepsze dla naszej ojczyzny? To jest po prostu tchórzostwo. A druga sprawa dotycząca tego, że premier naszego rządu mówi, że w naszym kraju prowadzony jest dialog społeczny. Kłamie, nie jest prowadzony. I najlepszym tego przykładem jest to, że nie tylko Solidarność, ale wszystkie związki reprezentatywne, Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych wyszły z Komisji Trójstronnej. Dziś Związek Zawodowy Solidarność podjął jednoznaczną decyzję walki o prawa pracownicze i przygotowaniu do dużych akcji demonstracyjnych we wrześniu. Wiemy, że będzie to długa droga, oby ona była jak najkrótsza. Tak jak mówiłem, my już z tym rządem rozmawiać nie będziemy. Im szybciej tym rząd skończy na śmietniku historii, tym lepiej dla Polski i polskich pracowników. Chciałbym także zaapelować do was, do pana prezesa, do was wszystkich. Idziecie po władzę, ale pamiętajcie o jednym, że władzę sprawuje się w imieniu społeczeństwa i dla społeczeństwa, a nie przeciwko społeczeństwu. I nie popełnijcie tego błędu. Polska społeczna, Polska socjalna to jest ten kierunek. Liberalna polityka legła w gruzach, nie tylko w naszej ojczyźnie, ale w Unii Europejskiej. Dlatego musi być inny kierunek. Jeżeli będziecie szli w tym kierunku, zawsze wśród Solidarności znajdziecie przyjaciół. Jeżeli będziecie skręcać w kierunku liberalnym, nasze drogi będą się rozchodzić. Dlatego proszę, aby widzieć w tej waszej polityce człowieka, obywatela i pracownika. To mówi przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność. I o to was bardzo proszę. Moi drodzy, wiele bym chciał wam przekazać, ale mam czas ograniczony. Jeszcze raz proszę was, nie zapominajcie o pracownikach polskich, bo to są wspaniali ludzie. Nie mamy się czego wstydzić, czy to na forum naszego kraju, ale także świata i Unii Europejskiej. Proszę was o jedno, o współpracę. Zresztą z panem prezesem podjęliśmy wspólne decyzje dotyczące różnych projektów ustaw, które dotyczą spraw społeczno-pracowniczych. Ale także Związek Zawodowy Solidarność chce i na ostatniej Komisji Krajowej podjęliśmy także w tym temacie decyzję dotyczącą tej demokracji bezpośredniej, bo przypominacie sobie rok temu 2,5 miliona podpisów pod wnioskiem o referendum zostały wrzucone do kosza. Po 89 roku w naszej ojczyźnie nie odbyło się ani jedno referendum z inicjatywy obywateli, bo o tym decyduje koalicja rządząca i to też trzeba zmienić. Dlatego dziękując wam za zaproszenie, proszę was, abyście do serca wzięli sobie postulaty Związku Zawodowego Solidarność, bo one są ważne dla nas wszystkich, dla 16 milionów pracujących w naszej ukochanej ojczyźnie. Na zakończenie jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję i przepraszam, że nie będę mógł być z wami cały dzień, ale dzisiaj muszę być tam, gdzie jest moje miejsce, w miasteczku Wkurzonych, w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku.
powiem, bardzo wkurzonych, ale jakbyście znaleźli czas, a któryś z was by chciał tam przyjechać do tego miasteczka, to nie jest impreza biletowana, ale tam trzeba znać hasło. I hasło jest, pamiętajcie, hasło jest na szaf, a odzew i na mirabelki. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nastąpi teraz kilkuminutowa przerwa techniczna. Bardzo poproszę służby prasowe o podziękujemy już obecnym na sali.